Dzień dobry. Nawet się wam nie pokazuję, bo dzisiejszy dzień zaczął się fatalnie. Mam taki głos, bo jestem przeziębiona i właśnie potukłam bardzo ważną rzecz w moim domu. I nie jest fajnie. No, nie zmienia to faktu, że czuję się tragicznie, więc muszę sobie zrobić sok z selera. Także mam tutaj świeżego selera naciowego, do jakiegoś pokrojonego wcześniej. Jeśli dwa kawałki marchewki, które mi się tutaj napatoczyły i robię sobie eliksir zdrowia. Dorzucam, słuchajcie, jeszcze dwa kawałki imbiru dla zdrowia. W ogóle jest 9:30, mam zapalone światło i wygląda to bardzo ponuro. Generalnie zgodnie z obecnym trendem na sok z selera powinno się pić 12 uncji. Nie wiem, ile to jest, szczerze mówiąc, pół litra chyba. Ja mam tyle, bo nie chcę pić aż tak strasznie dużo, nie wiem, ile to jest, ale powiem wam, że ten kolor wygląda na kamerze 3 razy bardziej apetycznie. No, w każdym razie wrzucam moją słomkę, jestem z niej mega szczęśliwa, dostałam ją od Kai Wegawruszki, dzięki Kaja, bo wcześniej użyłam słomki do yerby. No, także piję sobie ten sok i lecę powiesić pranie w ten wtorkowy poranek. Słuchajcie, zazwyczaj nie mam takiego bałaganu, ale ostatnio mam rustykalny klimat na talerzu. Mam tutaj pudding jaglany w stylu złote mleko na mleko kokosowym z imbirem, z cynamonem, z kurkumą. Do tego mam banana. Posypałam wszystko zmielonym świeżo siemieniem lnianym. Pod spodem, pod tym wszystkim są jeszcze owoce leśne, które rozmroziłam. Na to mam tonę świeżo połupanych orzechów włoskich, które przed chwilą łupałam, i konopie. Także miejmy nadzieję, że ta pyszność mnie uzdrowi. W takim oto stroju poszłam otworzyć panu kurierowi. Mój pies wpadł w kompletny szał. Ja dostałam przesyłkę i możecie zobaczyć właśnie, jak wygląda moje życie, czyli kurier, 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 kurier co rano. Postaram się wam pokazywać te rzeczy, także zobaczymy, co tu przyszło. Kochani, przyszła do mnie paczka z mojego kochanego Natu Handmade, z moim ulubionym peelingiem kokos vanilia, który stosuję już naprawdę praktycznie od lat. I do tego tutaj jakaś nowość dla mnie, czyli hydrolat różany. Zakładam, że to jest taka ala mgiełka różana. Dzięki, dziewczyny. Słuchajcie, jeżeli nie słyszeliście o Natu Handmade, to jest wspaniała, lokalna, polska marka w ogóle spod Łodzi, która tworzy nietestowane w większości wegańskie kosmetyki naturalne z serca, także polecam wam serdecznie. Właśnie szczególnie u mnie przetestowany jest ten peeling, który pachnie jak raj, oraz olejek do makijażu pomarańczowy, który też stosuję do mycia, także mogę wam to, postaram się wam podlinkować w opisie. Słuchajcie, jestem totalnie przytłoczona wszystkim. Właśnie staram się naprawić moje zniszczenie z rana. Następnie piszą do mnie wszyscy, autentycznie wszyscy. Próbuję ogarnąć jakieś kartki, jakieś notesy, plany, nagrania, prezenty. Muszę się uspokoić, bo po prostu dramatyzuję, zupełnie bez sensu. Zapowiadałam wam wczoraj, w ogóle najpierw powiem, że moja bluza, bo będą pytania, jest z Oysho, ale kupiona, nie wiem, z 7 lat temu. Zaraz przejdę do mojego ulubionego... Boże, co ja mówię? Nie ogarniam. Zaraz zajmę się tym, co obiecałam wczoraj, bo wczoraj powiedziałam, że będzie wyjątkowy film z niespodzianką, więc zaraz przejdę do niespodzianki. Tylko muszę dokończyć montować podcast, bo robię to od rana, ten co nagrywałam wczoraj, i nagrać jedną rzecz tajemniczą, a potem jestem z wami i mam dla was super ogłoszenie. Póki co staram się serio ogarnąć terminy i no. Całkiem miły mam tutaj taci. I mogę czytać ile chcę. Dookoła same babcie, stary dywan i regał. To biblioteka, że życie jest. Odcinek z serii Karo ratuje zdrowie, czyli przepyszny chleb żytni na zakwasie z awokado doprawionym oczywiście idealnie i wielkim ząbkiem czosnku, do tego pietruszka, żeby zabić ten czosnek. Nasiona konopi, a tu mam marchewkę startą z jabłkiem, z dratkiem musztardy, wegańskiego twarożka, słonecznika, soli i pieprzu. Słuchajcie, trzymajcie kciuki. Moi drodzy, większość moich dzisiejszych kryzysów została zażegnana. Jedyny problem jest taki, że nie działa moja strona. Dostaję od was wiadomości, wiem, że ona działa przez kilka tygodni, potem nie działa. Ja nie wiem, czemu tak jest, to są moje pierwsze kroki w zajmowaniu się tym na własną rękę, także
proszę Was o cierpliwość. Jeszcze to dzisiaj rozwiążę, jeszcze jakoś do tego dojdę. W każdym razie głównym powodem, motywem przewodnim dzisiejszego filmu jest świąteczne rozdanie na moim kanale. Wymyśliłam sobie, że zrobię dla Was tak zwanego giveawaya z okazji świąt, a jako że ten film jest publikowany w Mikołajki, chciałam powiedzieć w Walentynki, w Mikołajki, to pomyślałam, że to jest idealny moment, aby ogłosić rozdanie. Tutaj mam dla Was przygotowane rzeczy, które będą nagrodą. Kurczę, już teraz trochę zdradziłam, odsunę się, nie pokazuję. Faktem jest, że dostaję bardzo wiele produktów do przetestowania, a znacie mnie, mam dosyć minimalistyczne podejście do urody i do kosmetyków i pomyślałam, że zamiast trzymać te produkty u siebie na półce i czekać, aż się przeterminują, albo mówić sobie, że przecież potrzebuję przetestować wszystkie, pomyślałam, że ofiaruję, podaruję, to lepiej brzmi, taki zestaw kosmetyków jednemu lub jednej z Was. Zacznę może od tego, co jest do wygrania. Do wygrania jest jedna paczka i to jest paczka, którą wygra jedna osoba. Cześć Kubuniu, nagrywam właśnie rozdanie, więc jakbyś mógł sobie iść, to byłoby super. Cześć Kropuś, przyszedł do mnie mój pies. Nie ubrudź mi sukienki. W ogóle chciałam powiedzieć, że mam na sobie nową sukienkę, która wczoraj do mnie przyszła i to jest sukienka z Coco World. Pytaliście mnie o etyczne marki. Coco World jest super, cudowna jakość, bardzo wygodne, ponadczasowe, oversize'owe. Ja jestem zachwycona, ale nie o tym mowa. Przechodzimy do sedna. Do wygrania jest paczka kosmetyków, które specjalnie dla Was wybrałam. Część z nich są to moi osobiście ulubieńcy, część nie, ale to nie znaczy, że do ulubieńców Waszych nie mogą być zaliczone, bo ja też sama nie wszystkie z tych produktów testowałam. Dobra, zacznę od tego, że pierwszą rzeczą jest mój olejek mandarynkowe oczyszczenie. Jest to olejek do demakijażu, ja też go używam do mycia, Natu Handmade, który jest moim ukochanym produktem i stosuję go każdego dnia. Będę Wam to szybko pokazywała, bo to nie ma sensu. Jak już jesteśmy przy Natu Handmade, to drugi produkt to jest mój ulubiony peeling do ciała, kokos wanilia. Uwielbiam, uwielbiam, stosuję regularnie, jedyny peeling, jaki nakładam na swoje ciało. Dalej. Ups. Dalej mamy tonik żelowy złuszczający, rozjaśniający marki Linia. Tego produktu nie testowałam, ale testowałam inny tonik żelowy tej marki, zresztą cały czas go stosuję. Słuchajcie, co my tutaj mamy dalej? Kolejny produkt to jest serum do skóry wrażliwej z firmy BioVegan Skin Food. Jest to wegańska, niemiecka marka, którą też stosowałam. Mam bardzo dużo ich produktów, ale do giveawaya wrzucam Wam serum. Kolejna rzecz to jest krem z filtrem koreańskiej marki Famisa, który kupiłam jakiś czas temu, ale dla mnie jest to za jasny kolor, więc nigdy go nie stosowałam, także też Wam go dołączam. Kontynuując, mamy polską markę Recibo i ich SOS Rescue Cream, cudowny krem do zadań specjalnych. Teraz zimą, kiedy skóra jest łatwo podrażniona, zmarznięta, to jest kosmetyk, który sprawdzi Wam się świetnie. Kolejna rzecz to jest też produkt, którego ja używam codziennie. Jest to kremowe mydło do ciała. Ja używam go do twarzy jako mydło do mycia twarzy rano i wieczorem po użyciu mojego olejku i jest to mydło z enaturalne.pl. Cudowny produkt, mega wydajny, to Wam starczy na rok, spokojnie. Przechodząc dalej, mamy jeden kosmetyk do włosów i jest to peeling do skóry głowy marki Biowax. Ja stosuję kosmetyki Biowax Botanic od jakiegoś czasu i postanowiłam w ramach ciekawostki wrzucić Wam peeling do skóry głowy. I następnie mam dla Was kilka kosmetyków marki Duszka. Polecałam płyn tej firmy, a tutaj mam dla Was krem do ciała wiśniowy Cheesecake. To jest takie dwuwarstwowe. Mamy część owocową i część serową. Kolejny ich produkt to jest peeling
guma do ciała arbuz. On wygląda jak taki arbuz, nawet ma pestki. I wszystkie w ogóle produkty duszki wyglądają jak jedzenie i można je schrupać. I w tym temacie chciałam Wam właśnie pokazać kolejną rzecz, którą Wam dorzucam, czyli mydło muffinka czekoladowa. To jest kształt muffinki i możecie się tym kąpać, tym myć. Dalej, moi drodzy, mam zestaw Małego Chemika i to jest bardzo fajny produkt. To jest serum odżywczo-regenerujące do cery problematycznej trądzikowej i to jest serum, które stworzycie sobie sami, bo tutaj są składniki aktywne, jest fiolka i przygotowujecie świeże kosmetyki w domu. Następny produkt to jest biała glinka w pudrze, którą możecie stosować jako maseczkę, też oczywiście rozrabiacie ją sobie w domu. I ostatni produkt to jest produkt marki Ecobamboo, którą uwielbiam i stosuję ich szczoteczki do zębów. I to są ekologiczne, bambusowe patyczki do uszu. Słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o produkty, które są do wygrania. Jest ich 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jest to 14 produktów marek niedostających na zwierzętach, kosmetyki wegańskie, w większości naturalne, które chciałabym Wam podarować. I teraz przejdę szybciutko do zasad tego rozdania. Otóż zasada jest następująca. Jest to rozdanie instagramowe. Waszym zadaniem jest, jeżeli macie ochotę wziąć udział, wrzucenie zdjęcia na Instagram, które ma świąteczny klimat. Coś, co kojarzy Wam się ze świętami. I w opisie chciałabym, żebyście napisali, co najlepiej wprawia Was w świąteczny nastrój i otagowali zdjęcie hashtagiem gwiazdka z Karo. I teraz ten hashtag jest tutaj kluczowy, bo dzięki niemu będę mogła znaleźć Wasze zdjęcie. I za niedługo spośród wszystkich zgłoszeń, czyli Waszych świątecznych zdjęć z opisem, co wprawia Was w świąteczny nastrój, wybiorę to, które podoba mi się najbardziej, do tej osoby trafi ta paczka, niezależnie od tego, skąd jesteście, ja Wam tę paczkę prześlę. I możecie swoje zgłoszenia wrzucać na Instagrama do końca dnia 19 grudnia, bo ja 20 grudnia wyłonię zwycięzcę. Także ja jestem bardzo podekscytowana, nie mogę się doczekać Waszych zdjęć, Waszych opisów, naszego hashtagu gwiazdka z Karo i tego, że będę mogła te cuda wysłać jednej osobie, chociaż chciałabym, żeby było ich 10. No, od razu poprawił mi się humor, słuchajcie, dzisiejszy dzień nie jest aż taki straszny. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu jest u mnie jakieś rozdanie i ja chowam z powrotem te rzeczy, zanim się rozmyślę i postanowię wziąć dla siebie, nie żartuję. Ja, słuchajcie, zabieram się za szykowanie powoli obiadu, bo niedługo wybieram się z moją mamą do kina, więc mama przychodzi z pracy, jemy coś i lecimy do kina, także muszę trochę pogotować i może rozwiążę zagadkę, czemu moja strona nie działa. W każdym razie dajcie mi znać w komentarzu, czy bierzecie udział w rozdaniu. Jakbym miała wybrać moje ulubione niezdrowe jedzenie, to byłaby to zasmażka z oleju i bułeczki. I to jest coś, tak jak dla ludzi są chipsy, tak dla mnie jest bułeczka. Amen. Dzień dobry, kino Sukcesja. O kurde, to nie wiem, czy chciałam tylko powiedzieć, zanim wyjdziemy, że zrobiłam sobie pyszny napar Cosmic Pantry. Taką czekoladkę. Właśnie wróciłyśmy do domu i śmiem twierdzić, że zaraz po Call Me By Your Name jest to film roku i z tego miejsca zachęcam wszystkich do obejrzenia filmu Narodziny Gwiazdy. Jest to przepiękny film, przepiękna gra aktorska zarówno ze strony Bradley'a Coopera, jak i Lady Gaga. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, czego dotyczy film, jest to historia muzyków. Oboje pięknie śpiewają, niesamowicie grają, historia jest poruszająca i uważam, że spodoba się każdemu, naprawdę. Bierzcie swoich najbliższych i idźcie, bo to jest bardzo mądry i dobry film. A ja już teraz się z Wami żegnam, to był długi dzień, pomimo, że wstałam o 9 rano. I widzimy się jutro w kolejnym vlogmasie. Pa! I zapomnijcie o tym, żeby wziąć udział w moim rozdaniu. Wszystkie szczegóły są oczywiście w opisie. Dobranoc!